Jeżeli ktoś przyszedł posłuchać Dnia Asasynie, to niech przewinie do następnego timestampu. A teraz czas się prawidłowo przywitać. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na pierwszy odcinek nowego formatu Niezłej Lipy. Można go słuchać jako podcastu w tle, bo na ekranie prawie nic się nie będzie działo. Cel tego formatu jest taki, żeby wypełnić lukę między normalnymi materiałami. Ja obecnie publikuję raz na dwa tygodnie, początkowo planowałem nagrywać raz na tydzień, ale po prostu nie starcza mi czasu przy pracy na pełen etat. Niestety doba ma jedynie 24 godziny. 5 minut zwyczajnego materiału to jest tak 10-20 godzin pracy. Na to składa się research, wybranie odpowiednich przykładów, pisanie scenariusza, nagranie audio, przygotowanie grafik, zgranie wideo, montaż, poprawki po wstępnym feedbacku i tematy związane z publikacją. To też sprawia, że nie jestem w stanie mówić o tematach bieżących, a czasem chciałbym je jakoś skomentować. O czym będę tu mówił? Jak wskazuje nazwa formatu Niezła Lipa, o wtopach i kontrowersjach związanych z mediami fabularnymi. Do tego grona zaliczam filmy, seriale, książki, komiksy, gry wideo oraz pewnie coś, o czym zapomniałem. Będę też mówił o rzeczach pozytywnych, o ile akurat jakieś się trafią. Stąd też L w nazwie napisane z wielkiej litery, to jest umyślna gra słów związana z nazwiskiem. Nie wiem, jak często będę publikował taki format. W najgorszym wypadku będę go wrzucał w weekendy bez normalnych materiałów. Może też wychodzić częściej, bo tydzień bez kontrowersji w internecie to tydzień stracony. Na karcie społeczności pojawi się ankieta, czy mam ten format w ogóle kontynuować. Uwagi dawajcie pod filmem albo pod samą ankietą. Możecie też pisać na priwa na Instagrama. Tak, mam Instagrama i czasem wrzucam coś na Fredsa. Możecie tam wejść i mnie zaobserwować, bo chyba nigdy o tym nie wspominałem. Dzięki za wysłuchanie wstępu i przechodzę do właściwego tematu. Jeżeli ktoś dopiero wrócił z miejsca bez dostępu do sieci, lub nie śledzi newsów growych, to może zastanawiać go tytuł materiału. Już tłumaczę, o co chodzi. 15 maja wyszedł angielski trailer gry Assassin's Creed Shadows. I miejsce akcji to 16-wieczna Japonia. Trailer zebrał 253 tysiące łapek w górę i 519 tysięcy łapek w dół. I jeszcze gorzej sytuacja wygląda pod japońskim trailerem. Dostał prawie 3,5 tysiąca łapek w górę i ponad 34 tysiące łapek w dół. Co spowodowało taki negatywny odzew odbiorców? Obecność Yasukego, czyli czarnoskórego samuraja w roli jednego z dwóch głównych bohaterów gry. Internet podzielił się na cztery obozy. Pierwszy wychodzi z założenia, że co mnie obchodzą kontrowersje, chce fajną grę z ładnymi widoczkami w Japonii. Drugi głosi, że głupi Ubisoft wrzucił czarnego samuraja do Japonii, zakłamując historię. Trzeci broni Ubisoftu, bo przecież Yasuke istniał, jest postacią historyczną i był samurajem. Czwarty każe zamknąć się drugiemu i trzeciemu, bo przekłamują historię w skrajności. Ich zdaniem Yasuke był niewolnikiem, być może gierunkiem, ale raczej nie samurajem. Ja tu nie będę próbował rozstrzygać, kim był Yasuke. Niech tym się zajmą ludzie, którzy lepiej znają historię Japonii. Może Grzegorz Bobrek albo Historia bez cenzury coś nagrają na ten temat. W sumie chętnie bym zobaczył materiał z ich strony. Niemniej jednak mnie interesuje zjawisko, bo internet się wkurzył, już szczególnie Japończycy. Ubisoft miał do wyboru masę znaczących historycznych lub legendarnych postaci. Złośliwi powiedzą, że pierwszy raz używają postaci historycznej jako głównego bohatera, aby nie oberwać, że w imię inkluzywności wymyślili sobie czarnoskórego w realiach Japonii. Ten plan, o ile taki był, wypalił im w twarz. Polecam wejść w komentarze pod trailerami i zapoznać się z opiniami graczy. Najpopularniejsza obserwacja brzmi mniej więcej, że jak akcja gry ma miejsce we Włoszech, to grasz Włochem, a jak w Grecji, to grasz Grekiem. Zatem dlaczego w Japonii dostajemy czarnoskórego? To trochę tak, jakby ktoś zrobił grę o powstaniu warszawskim, a głównym bohaterem został August Agbola O'Brown, którego zasługi są co najmniej poddawane w wątpliwość. Do tego w przypadku Assassina dochodzi problem z naturą tej gry. W ostatnich latach Assassin's Creed zrobił zwrot w stronę action RPGów trochę w stylu Wiedźmina 3. No ale wiecie, teoretycznie bohaterami są członkowie nieuchwytnego zakonu skrytobójców. Jedyny czarnoskóry w Japonii w tamtym okresie raczej średnio pasuje do tego towarzystwa. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, czy stworzono już jakieś historie w 15-16 wiecznej Japonii z ważnymi, odmiennymi rasowo postaciami. Nasunęły mi się trzy przykłady i dwa są do siebie bardzo zbliżone. Pierwszy to gra Nio, w której protagonistą jest William Adams. Postać historyczna i zarazem pierwszy angielski samuraj. Drugi przykład to powieść Shogun. Ostatnio Disney wypuścił nawet swoją adaptację. Występuje w niej postać Jacka Blackthorna, który jest wymyślony, ale inspirowany Williamem Adamsem. Czy ktokolwiek słyszał kontrowersje rasowe wokół tych produkcji? Czy ktokolwiek miał problem z tym, że w Nio gra angielskim samurajem? Ja nic nie znalazłem na ten temat.
Może wynika to z tego, że William pasuje do tych konkretnych produkcji i w przeciwieństwie do Yasukego rzeczywiście był istotną dla Japonii postacią. Problem z odmienną rasą bohatera w Japonii jest też o tyle świeży, że pół roku temu wyszedł serial Blue Eye Samurai. Kładł silny nacisk na to, że bieli ludzie byli prześladowani w Japonii. Z tego względu główna bohaterka, pół Japonka, pół Europejka i angielski antagonista muszą ukrywać swój wygląd, a nawet obecność w kraju kwitnącej wiśni. Ten sam problem na pewno dotyczyłby Yasukego. Ubisoft po prostu tego nie przemyślał. Po premierze trailera jego akcje na giełdzie spadło 3 euro, czyli około 13-14%. To jest dużo jak na giełdę w krótkim okresie. Swoją drogą akcje Ubi spadły o 70% w 5 lat. Trailery i materiały promocyjne są zmiażdżone. Łapki w dół stanowią od 66 do 90% ocen. Internet jest zalany szyderczymi memami na temat Yasukego. Efekt tego jest taki, że Ubisoft zrobił darmową reklamę dla Ghost of Tsushima, która akurat wychodzi na komputery w wersji Director's Cut. Jednocześnie prawdopodobnie zabił sprzedaż gry w Japonii. Mi się po prostu w głowie nie mieści, jakim cudem oni do tego doprowadzili. Po tylu kontrowersjach i aferach związanych z kolorem skóry postaci, znów ktoś się na to nadział. W marcu miała miejsce drama związana ze Sweet Baby Ink Detected. Żeby zapewnić sobie wyższą sprzedaż, wystarczyło dać Japończyka w roli samuraja. Yubi nawet nie miało na tyle instynktu samozachowawczego, aby dać Yasukemu maskę w celu ukrycia koloru skóry. Być może wtedy więcej osób nadziałoby się na preordery. Ktoś teraz jeszcze powie, że ja się nie znam i tak się robi skuteczny marketing. W końcu sam nagrałem materiał o tym asesynie i to jest to, na czym Yubi zależało. No być może, ale przypominam o premierze Shuguna i Blue Eye Samurai. Wydaje mi się, że te produkcje nie miały jakiejś gigantycznej kampanii marketingowej, a odniosły sukces pod kątem jakości i oglądalności. Temat Japonii jest dalej nośny. Wystarczyło pójść na fali i ludzie byliby zachwyceni. Gdybym to miał stworzyć asesyna z kobietą skrytobójcą i męskim samurajem, a do tego uwzględnić Yasukego, to po prostu wrzuciłbym go jako postać poboczną. Na głównego bohatera wziąłbym jakiegoś legendarnego samuraja z tego okresu, albo po prostu bym kogoś wymyślił. Tak jak twórcy zrobili to z Naoe. Yubi mogło powiedzieć, że przy okazji szukania inspiracji na głównego bohatera natrafili na historię Yasukego. Bardzo im się spodobało, że jest niejednoznaczna. W końcu jedne źródła mówią, że był niewolnikiem, a drugie, że gierymkiem, a jeszcze inne, że samurajem. W związku z tym idealnie nadaje się do Assassin's Creed'a. Poszli za wyobraźnią i zrobili z niego asasyna. W końcu ze względu na swoją etniczność mógł mieć powiązania z zakonem w innym miejscu świata. Niestety w Japonii ściągałby na siebie za dużo uwagi. W związku z tym przez większość czasu siedzi na dworze Nobunagi Ody. W podstawce pojawi się jako postać poboczna, ale będzie głównym bohaterem pierwszego DLC do gry ze specjalnymi mechanikami związanymi z jego przewagą fizyczną. Robimy to, bo wiemy, że część graczy liczy na kolejnego czarnego bohatera. Od historii Bajeka z Origins i Adewale z Freedom Cry minęło sporo czasu. Czy ktoś zdrowo myślący miałby problem z takim podejściem? No raczej nie. Z jednej strony dostalibyśmy typowo japońską kampanię, która sprzedałaby grę, a do tego mielibyśmy odhaczoną inkluzywność. Pewnie część osób i tak by się oburzyła o obecność czarnoskórego, ale oni byliby wtedy w mniejszości. No ale dobra, żeby nie kończyć materiału negatywną nutą, to pochwalę za coś Ubisoft. Bardzo mi się podoba podejście twórców do gameplayu i płci postaci. Z jednej strony robią męskiego samuraja, który będzie skupiał się na walce fizycznej, a z drugiej kobietę skrytobójcę, która musi nadrabiać podstępami i skradaniem. Fajny pomysł na wprowadzenie żeńskiej i męskiej postaci, tak aby gracz nie musiał wybierać jak w Odyssey lub Valhalla. Mam nadzieję, że rozgrywka tymi dwiema postaciami rzeczywiście będzie się różnić. Ostatnim razem tego typu pomysł pojawił się w odsłonie Syndicate. Niestety zdolności Jacoba i Eevee były do odblokowania dopiero w endgame'ie i praktycznie niczego nie zmieniały. No i na koniec należy się plusik za nawiązanie do ukrytego ostrza z Assassin's Creed 3. Na dzisiaj to by było na tyle z mojej strony. Czekam na feedback dotyczący formatu. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.